Zostawili synów i wyjechali. Lekkomyślnych rodziców z Warszawy szukała cała Polska. Jest szokujący finał. Gdy pod koniec maja zniknęli z domu, zostawiając swoim nastoletnim synom list pożegnalny, w poszukiwania małżeństwa z Warszawy zaangażowała się cała Polska. Okazało się, że nieodpowiedzialni rodzice zrobili sobie wycieczkę, znaleziono ich miesiąc później w czeskiej Pradze. Wiadomo, jaką decyzję podjął sąd w związku z porzuceniem przez nich dzieci. Podjęto zdecydowane kroki. Był ranek 21 maja, gdy w mieszkaniu przy ulicy Puławskiej na warszawskim Mokotowie dwóch nastoletnich chłopców z niepokojem stwierdziło, że w domu nie ma żadnego z rodziców. Ich strach tylko urósł, gdy znaleźli zostawiony przez mamę i tatę list pożegnalny. Chłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni, brzmiała treść wiadomości. Kilka godzin wcześniej Janeta i Adam J. opuścili mieszkanie pod osłoną nocy i oddalili się w nieznanym kierunku, nie dając żadnych znaków życia. Warszawa. Małżonkowie zostawili nieletnie dzieci i ruszyli w Europę? Jest zaskakujący finał. Od tamtego czasu małżeństwo było poszukiwane przez policję w związku z porzuceniem dzieci. Najpierw widziani byli w polskich Tatrach, w schronisku Mrowaniec na hali Gąsienicowej, następnie przemieścili się do Słowacji, gdzie zauważono ich w jednym z górskich pensjonatów. Potem przez długi czas nie było po nich śladu. Aż nagle miesiąc później para została namierzona w Pradze w Czechach przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP. To jednak nie zakończyło sprawy. Bo choć w rozmowie z funkcjonariuszami małżeństwo deklarowało chęć powrotu do kraju, to jeszcze przez wiele tygodni nie pojawili się w Warszawie. Jeszcze na początku sierpnia prokuratura nie miała informacji, by para wróciła do domu.